Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji na temat podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek wynosi 19% lub 9% w przypadku przedsiębiorców, u których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Tu się to zaokrągla do 1000 zł. Stawka 9% przysługuje małym podatnikom, ale również rozpoczynającym działalność. Jeżeli podatnicy osiągają przychody poza terytorium Rzeczypospolitej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, to łączymy te dochody w zeznaniu CIT, ale od kwoty obliczonego podatku, tak, od tych łącznych dochodów, odliczamy kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Ale uwaga, kwota odliczenia nie może przekroczyć podatku, jaki przypada na tę część, która została uzyskana za granicą. Czyli jeżeli w innym państwie płacimy podatek dochodowy według wyższych stawek, to odliczeniu podlega tylko kwota podatku obliczona według stawki obowiązującej w Polsce. Czyli gdybyśmy mieli na przykład dochód w wysokości 1 000 000 zł, z czego połowa jest uzyskana w Polsce, czyli od 500 tysięcy płacimy 19%, od drugiego 500 tysięcy też 19%, następnie odliczamy podatek zapłacony za granicą. Jeżeli za granicą zapłaciliśmy na przykład 20% podatku, czyli 100 tysięcy, to odliczyć możemy tylko kwotę naliczoną według stawki 19%, czyli 95 tysięcy. Tak, ten jeden punkt procentowy niestety nam przepada. W przypadku odliczeń kwot zapłaconych w obcym państwie, przeliczenia na złotówki dokonujemy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień zapłaty lub też dzień osiągnięcia dochodu. Podatek dochodowy z tytułu osiąganych dochodów przez podatników nie mających siedziby na terenie Polski, odsetek lub praw autorskich, praw do projektów, znaków towarowych itd., z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także gwarancji i poręczeń, ustala się w wysokości 20%. I to jest właśnie ten podatek ryczałtowy. Pamiętajmy, że każdorazowo musimy sprawdzić umowę o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu z danym państwem, ponieważ te umowy zazwyczaj ustalają niższe stawki podatkowe. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa powyżej, czyli te przychody z tytułu odsetek, praw autorskich i tak dalej, opodatkowanych ryczałtowo 20% przychodu, jeżeli spełnione są następujące warunki, łącznie wypłacającym należności z tytułu odsetek, opłat, praw do projektów i tak dalej, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo też jest zakład zagraniczny, spółki, która podlega w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli ta spółka wypłacane przez zagraniczny zakład należności zalicza do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jeżeli mamy do czynienia z zakładem spółki, który wypłaca należności z tytułu na przykład odsetek i spółka, której to jest zakład, jest opodatkowana od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej, a należności, które ten zakład wypłaca, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Tak, czyli dochodów, które opodatkowuje w zeznaniu CIT ten zakład,
Czyli na przykład należności wypłacone przez zakład nie mogą stanowić no, tak zwanych N-kupów, czyli kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. To są rzadsze przypadki, ale generalnie najważniejsze jest to, aby wypłacającym należności była spółka mająca swój zarząd lub siedzibę na terytorium Polski. Dalej. Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Może to być też państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i podlega ona w tym innym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Czyli wypłacającym jest podatnik polski, a uzyskującym jest podatnik niepolski. I dalej. Spółka wypłacająca posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale spółki otrzymującej. Czyli mamy do czynienia tutaj z powiązaniem. Natomiast spółka otrzymująca posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale spółki, albo też odwrotnie, spółka otrzymująca posiada nie mniej niż 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej. Rzeczywistym właścicielem należności jest spółka otrzymująca, czyli rzeczywistym właścicielem, czyli nie jest ona tylko takim pośrednikiem, który dalej transferuje tę należność do jakiegoś innego beneficjenta, po to, żeby na przykład ominąć przepisy, ponieważ beneficjent jest spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rzeczywistym właścicielem należności może też być zagraniczny zakład spółki, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskiwania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w której ten zakład jest położony. Czyli chodziłoby o to, że dochód w ten sposób otrzymany jest opodatkowany w kraju, w którym położony jest zagraniczny zakład, tak? Czyli nie ma znowu jakiegoś transferu dochodów. Warunek posiadania udziału w akcji w wysokości tych 25% uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki wypłacającej, jak i otrzymującej jakaś inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii lub państwie EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów. Czyli inaczej mówiąc, spółka wypłacająca i otrzymująca to spółki siostrzane, czyli zależne od innej spółki, która oczywiście musi mieć siedzibę w Unii i nie podlegać i podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Tutaj jest takie zastrzeżenie moje, że te spółki siostrzane zgodnie z ustawą rachunkowości nie będą spółkami siostrzanymi, no bo tutaj musiałby być udział, próg udziału 50%. Ale możemy je tak umownie nazwać. Zwolnienie, o którym mowa, jest w mocy, jeżeli wynika z tytułu własności. Czyli nie chodzi o to, że ktoś ma 25% głosów, tylko musi mieć udział w kapitale. Zwolnienie to, o którym mowa powyżej, tak, może być zastosowane, jeżeli spółka otrzymująca nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich otrzymania, osiągania. Takie właśnie stwierdzenie czy oświadczenie powinno znaleźć się w certyfikacie rezydencji, który przedstawia podmiot zagraniczny naszemu podmiotowi polskiemu, temu wypłacającemu, po to, aby podmiot polski nie potrącił mu podatku dochodowego. Przepis powyższy ma też zastosowanie, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółki, o których mowa, posiadają udziały czy akcje w wysokości tych 25% w sposób nieprzerwany przez okres 2 lat. Ale nie musi być to posiadanie historyczne, ponieważ przepisy te mają zastosowanie także w przypadku, kiedy okres tych 2 lat upłynie po uzyskaniu przez spółkę no tych przychodów, które mamy, od których mamy nie pobierać podatku. Ale gdyby tak się zdarzyło, że nie dotrzymamy tego terminu i na przykład przed upływem lat
nastąpi sprzedaż, tak, w wyniku której nie będziemy mieć już tych 25% udziału w kapitale, to w przypadku takiego niedotrzymania warunku posiadania udziałów spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości tych 20% przychodów, czyli tego podatku zryczałtowanego, ale z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Gdyby z takiej umowy wynikało na przykład 5% podatku, bo tak to jest akurat w umowie z Niemcami, jeśli chodzi o odsetki, to zapłacimy 5%. Natomiast oczywiście, jeżeli spełnimy warunki, o których mowa powyżej, udziału w kapitale na przykład, to nie pobieramy podatku w ogóle. Zwolnienie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przychody, które mają być opodatkowane, będą uznane za przychody z podziału zysków lub spłatu kapitału spółki wypłacającej. I dalej tutaj mamy kolejne tytuły. Jako przychody z różnego rodzaju wierzytelności, to wówczas niestety nie ma zastosowania to zwolnienie. Natomiast jeżeli w wyniku powiązań pomiędzy jednostkami, jednostkami powiązanymi, między podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, czyli od warunków rynkowych, krótko mówiąc, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest wyższa od takiej, która byłaby wypłacona między podmiotami niepowiązanymi, wówczas zwolnienie stosuje się tylko do kwoty, która zostałaby określona bez uwzględnienia warunków wynikających z powiązań. Czyli zwolnienie będzie dotyczyło tylko kwoty ustalonej na zasadach, powiedzmy w skrócie, rynkowych. Tak? Czyli cała nadwyżka będzie niestety opodatkowana. Powyższe przepisy, czyli wyłączające ze zwolnień, stosuje się też do podmiotów, tak zwanych rajów podatkowych, i te kraje, które kwalifikuje się do rajów podatkowych, zostały wymienione w załączniku numer 5. Zwolnienia też się nie stosuje, jeśli wypłacającym należności jest spółka komandytowo-akcyjna. Podatek dochodowy od przychodów z dywidend albo też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% przychodu. W przypadku dywidendy nie występują koszty uzyskania przychodów. Natomiast zwalnia się od podatku dochodowego od dywidend poza dochodami uzyskiwanymi przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej. Zwalnia się te przychody, które są uzyskiwane w sytuacji spełnienia następujących warunków. Wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, uzyskującym dochody z tytułu dywidend jest spółka podlegająca na terytorium Polski albo też w innym państwie członkowskim czy należącym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Czyli wypłacającym jest polska firma, natomiast uzyskującym dochody jest albo polska firma, czyli firma podlegająca w Polsce opodatkowaniu, lub też podlegająca opodatkowaniu w innym państwie Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka otrzymująca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziału w kapitale spółki wypłacającej, a spółka otrzymująca dodatkowo nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Czyli może być zwolniona z opodatkowania części swoich dochodów. A powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody posiada udziały czy też akcje spółce, która wypłaca te należności, nieprzerwanie przez okres 2 lat. Czyli tutaj limit jest niższy, bo wcześniej w przypadku tych otrzymujących podmiotów, nazwijmy to zagranicznych, musiało być 25% udziału. Tutaj mamy tylko 10% udziałów i również nieprzerwane posiadanie tego udziału przez okres minimum 2 lat.
I to zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku, kiedy okres tych 2 lat upływa po dniu uzyskania dochodów. Jeżeli przed upływem 2 lat dokonamy sprzedaży udziałów czy akcji, czyli nie dotrzymamy warunków posiadania nieprzerwanie przez okres 2 lat, musimy zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. I rozdział 6. Pobór podatku. Podatnicy, z wyjątkiem różnego rodzaju podatników zwolnionych, są zobowiązani wpłacać na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczki miesięczne, które liczymy w sposób narastający, czyli w każdym kolejnym miesiącu liczymy podatek dochodowy od początku roku do miesiąca, za który naliczamy ten podatek i od tego odejmujemy zaliczki zapłacone. Oczywiście wpłacamy je w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczkę za ostatni miesiąc wpłacamy do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego roku podatkowego, chyba że przed tym 20, zwykle jest to 20 stycznia, dokonamy złożenia już zeznania rocznego i wtedy płacimy podatek, który wynika z tego zeznania rocznego. Jeżeli rozpoczynamy działalność, to w pierwszym roku podatkowym, a dotyczy to też małych podatników, możemy wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. I wtedy wpłacamy zaliczki kwartalne do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale. Ostatnią zaliczkę do 20 dnia stycznia przy roku obrotowym zgodnym z kalendarzowym. Jeżeli chcemy wpłacać zaliczki kwartalne, to o wyborze sposobu ich wpłacania informujemy w zeznaniu za rok, w którym stosowaliśmy kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Czyli informujemy dopiero w zeznaniu, czyli krótko mówiąc właściwie z rocznym opóźnieniem. Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w pierwszym roku podatkowym, a także mali podatnicy, mogą obliczać zaliczki stosując stawkę 9% za miesiące lub też kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro. Tutaj przeliczamy według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, zaokrąglając do 1000 zł, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, jeżeli już przekroczymy 1 200 000 euro obrotu, zobowiązani jesteśmy stosować stawkę 19%. Dodatkowo możemy zastosować zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym za poprzedzający rok podatkowy. Jeżeli jednak w tym poprzednim roku nie wykazaliśmy dochodu, tutaj jest napisane podatku należnego, tak? Możemy wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego ze zeznania rocznego w roku poprzedzającym nasz rok obrotowy o 2 lata. Czyli tym jeszcze, jeżeli również wtedy nie wykazaliśmy podatku należnego, no to nie możemy wpłacać zaliczek w uproszczonej formie. Jeżeli zeznanie, na podstawie którego obliczamy te zaliczki ryczałtowe, trwał krócej lub dłużej niż 12 miesięcy, wówczas wyliczamy zaliczki w sposób proporcjonalny. Tak, czyli dzielimy po prostu podatek należny wynikający z CIT przez liczbę miesięcy. Jeżeli wybraliśmy ryczałtową formę wpłacania zaliczek, musimy stosować ją w całym roku podatkowym i wpłacać zaliczki w terminach oczywiście do 20 kolejnego miesiąca. No i tym samym nie możemy zastosować tych zaliczek do podatników, którzy rozpoczęli działalność, ponieważ oni nie mają poprzedniego roku podatkowego. Gdyby się tak zdarzyło, że złożymy korektę zeznania za ten rok ubiegły i w ten sposób zmieni nam się podstawa tych zaliczek ryczałtowych, wówczas korygujemy kwotę tych zaliczek, jeżeli korekta zeznania złożona została do końca roku podatkowego poprzedzającego nasz rok, w którym już płacimy te zaliczki ryczałtowe. Natomiast jeżeli złożymy nasze zeznanie korygujące w trakcie roku, w którym
naliczamy zaliczki w sposób ryczałtowy, to wówczas zmieniamy wartość zaliczek począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy korektę. No jeżeli zeznanie korygujące złożymy po zakończeniu roku obrotowego, w którym stosujemy te zaliczki ryczałtowe, no to oczywiście nic już. Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek, jeżeli ten podatek osiągnięty od początku roku, pomniejszony o sumę zapłaconych już zaliczek, nie przekracza 1000 zł. Czyli nie wpłacamy podatku, jeżeli narastająco nasza zaliczka nie przekracza 1000 zł, albo przekracza, ale po pomniejszeniu o zaliczki już wcześniej wpłacone, będzie niższa niż 1000 zł. Czyli na przykład podatek wychodzi 5000, natomiast w poprzednich miesiącach zapłaciliśmy na przykład 4100. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wpłat, na przykład odsetek, opłat z tytułu praw autorskich czy dywidend, do wysokości, która nie przekracza w roku podatkowym łącznie kwoty 2 milionów złotych na rzecz tego samego podatnika, są zobowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. I teraz zastosowanie stawki, która wynika z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo też niepobieranie tego podatku zgodnie z tą umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. I tutaj taka uwaga, że dodatkowym warunkiem jest uzyskanie od tej spółki czy też zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki określone w tym artykule 21, czyli udział w kapitale na poziomie 25%, a także niekorzystanie ze zwolnienia opodatkowania podatkiem od całości dochodów. W przypadku należności, o których mowa w artykule 21 ust. 1 punkt 1, czyli odsetki prawa autorskie, pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że spółka czy zakład jest rzeczywistym właścicielem tych należności. I dalej, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji, który nie zawiera okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania. Natomiast gdyby w ciągu tych miesięcy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest zobowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby nowym certyfikatem. W przypadku przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy pobierają podatek, tak, bo wtedy naliczamy podatek tak jak od dywidendy. W terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału, a w przypadku braku takiego wymogu rejestracji, od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału. No bo możemy się zastanawiać, w przypadku, kiedy podwyższamy kapitał zakładowy z zysku, czyli mamy taką sytuację jak w przypadku wypłaty dywidendy, kiedy następuje ten moment podwyższenia kapitału. I tutaj jest mowa o tym, że podatek pobieramy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału. I teraz uwaga, jeżeli kwota należności wypłacanych z tytułów wcześniej wymienionych, tych odsetek, dywidend i tak dalej, przekracza kwotę 2 milionów, to wówczas mamy obowiązek jako płatnicy pobrać zryczałtowany podatek, ale od tej nadwyżki nie ma możliwości niepobierania podatku. Tak, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. A także nie możemy uwzględnić zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub też właśnie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli w pełnym zakresie te umowy odliczenia, zwolnienia będą działały do limitu 2 milionów na rzecz tego samego podatnika. Jeżeli wypłacamy więcej, to musimy być ostrożni. Jeżeli wypłat należności dokonano w walucie obcej,
Na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota 2 milionów złotych, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. I teraz podatnicy, którzy są zobowiązani pobrać zryczałtowany podatek, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym pobrano podatek. Podatnicy są zobowiązani przesłać informację o wysokości pobranego podatku, czyli CIT-7, od wypłat na rzecz, nazwijmy to, polskich podmiotów, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, czyli do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano go. Natomiast w przypadku pobrania podatku od wypłat na rzecz podmiotów, nazwijmy to, zagranicznych, wówczas wysyła informację IFT w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, czyli krótko mówiąc, w przypadku roku kalendarzowego jest to do końca marca, również wtedy, kiedy podatnik przekazywał, sporządzał i przekazywał informacje w trybie ustępu 3b. Ustęp 3b mówi, że na pisemny wniosek podatnika, czyli tego podmiotu zagranicznego, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi, a także urzędowi skarbowemu informacji właśnie o kwocie pobranego podatku. Ale bez względu na to, czy taki pisemny wniosek wpłynął i czy myśmy robili te takie miesięczne na przykład zestawienia, czy dotyczące każdej poszczególnej wypłaty, to i tak musimy sporządzić to IFT roczne, które składa się do końca marca roku następnego. W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego, czyli do końca stycznia, płatnicy, o których była mowa powyżej, tak, w artykule 26, a także inni podatnicy, czyli tacy, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z powodu niedotrzymania warunków do zwolnienia, tak? Czyli na przykład ten dwuletni okres utrzymywania udziałów na poziomie 25% został utrzymany, to jeżeli to właśnie ci podatnicy mają obowiązek złożenia dodatkowego zeznania do końca stycznia następnego roku, a także płatnicy, którzy pobierają podatek, roczną deklarację CIT-6R.